Drodzy bracia i siostry, na początku naszej liturgii nazwałem to wydarzenie, w którym bierzemy udział, rekolekcjami wielkopostnymi. Rekolekcje wielkopostne, być może to wyrażenie bardziej kojarzy nam się z tym, czego doświadczamy w naszych parafiach, ale przecież skoro Wielki Post trwa, to wielkopostne są także i te dni, które spędzamy na modlitwie tutaj. Słowo Wielki Post łączy nas przecież ze wszystkimi wiernymi Panu Jezusowi, którzy od środy popielcowej do Triduum Paschalnego chcą przeżywać na modlitwie, jałmużnie i pokucie ten święty czas. Słowo Wielki Post może realizować się w różne sposoby, bardzo różne. Bardzo szczególny znak otrzymałem wczoraj, kiedy po powrocie z moich podróży otworzyłem pocztę elektroniczną. Znalazłem wiadomość podpisaną przez diakona, którego pewnie wielu z nas widziało, słuchało na różnych wydarzeniach. Mam na myśli diakon Johannes Hartl z Augsburga, ten, który tam prowadzi dom modlitwy w Augsburgu, a jednocześnie jest inicjatorem przedsięwzięcia, inicjatywy modlitewnej Europa może być zbawiona. Europe shall be saved. I dlaczego rozesłał ten e-mail do tych, którzy są z nim w kontakcie? Dlatego, że przypomniał, że 10 tysięcy ludzi tam u niego i wokół niego zobowiązało się do postu. Właśnie, Wielki Post. Zobowiązało się do postu w intencji zbawienia Europy. Zbawienia, nawrócenia, przebudzenia. Jakkolwiek by to nazwać, jakiegokolwiek słowa byśmy użyli, wiemy, o co chodzi. W tej wiadomości elektronicznej jest też zachęta do postu. I co mi się wydało takie szczególnie... No może nawet i zawstydzające. Napisał tam, że ponieważ nie wszystkich stać na długi post, to niech to, chodzi o post ścisły post, to, no to przynajmniej 10-dniowy niech będzie. No przynajmniej, no bo nie wszyscy mogą długo pościć. To 10 dni ścisłego postu, przynajmniej w tej intencji. Wielki post. Myślę, że także i po to, jesteśmy tutaj także i po to, słuchamy także i po to przywołujemy Ducha Świętego, Duch Pański nade mną, aby zacząć myśleć w kategoriach Pana Jezusa. Duch Pański nade mną, abym głosił, abym zwiastował. Europa może być zbawiona, Europe shall be saved, tak brzmi hasło tej inicjatywy. Jest prawdą, że Europa staje się z roku na rok coraz bardziej antychrześcijańska. Nawet czasami mówi się, można spotkać takie wyrażenie, chrystianofobia, co ma znaczyć jakaś niechęć czy jakaś może wrogość, może i tak być, wobec chrześcijaństwa, a na pewno narastające niezrozumienie. To akurat specjalnie od nas nie zależy. Od nas natomiast zależy coś innego. Od nas zależy reakcja na takie narastające procesy społeczne, czy kulturowe, czy cywilizacyjne. Na pewno jest jakaś potrzeba złego ducha, żeby tam, gdzie mamy do czynienia z chrystianofobią, odpowiedzieć też fobią. Tylko w drugą stronę skierowaną. Tam, gdzie mamy do czynienia z niechęcią, odpowiedzieć również niechęcią, czy jakimś nastroszeniem się, czy zjeżeniem, tylko w drugą stronę wymierzonym. Pewnie dlatego Pan Jezus daje nam dzisiaj bardzo mocne słowo z Ewangelii. Miłujcie, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami
Ojca waszego, który jest w niebie. Myślę, że rzadko tak właśnie ustawiamy sprawę. Ojciec w niebie, jego dzieci tu na ziemi. Zwykle obwieszczamy tę prawdę w formie stwierdzenia. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Dziś Pan Jezus mówi, abyście się stali synami Ojca waszego. Zaprasza do drogi. No pewnie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale zaprasza nas do drogi, byśmy tymi dziećmi Bożymi stawali się bardziej. Abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Kiedy usłyszeliśmy, że w ten sposób naśladujemy Boga, miłując nieprzyjaciół, naśladujemy Boga, który sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi, nad dobrymi, że jego deszcz spada na sprawiedliwych, niesprawiedliwych. Na pewno pierwsze skojarzenie, słuszne, idzie w stronę no, zupełnie naturalnych procesów przyrodniczych. Rzeczywiście, kiedy dzisiaj rano wzeszło wspaniałe, radosne słońce, to jego promienie nie wybierają wierzących, niewierzących, dobrych, złych, sprawiedliwych, niesprawiedliwych, oświecają wszystkich. Albo kiedy przyjdzie wiosna i zaczną padać ożywcze, majowe deszcze, tak samo nie będą wybierać krople wody, pól czy parków ludzi dobrych, złych, sprawiedliwych, niesprawiedliwych, wierzących, niewierzących. On sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi, dobrymi i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To pierwsza ważna warstwa, taka całkiem naturalna i przyrodnicza, chociaż Pan Jezus, jak to ma w zwyczaju, od razu otworzył okno ku czemuś większemu. Okno ku transcendencji, okno ku Bożej obecności. Otworzył je, mówiąc, słońce Jego. Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi. Bóg jest przecież Panem wszystkiego, co się dzieje i na pewno przez to otwarte okno ku większym i głębszym tajemnicom mamy zacząć myśleć o jeszcze innym słońcu, też Jego słońcu i o jeszcze innym deszczu, też Jego deszczu, który Pan Bóg zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Cóż to za słońce? Wystarczy przypomnieć sobie słowa z Ewangelii świętego Łukasza. Dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów dzięki litości serdecznej naszego Boga, bo przez nią wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. Ciesząc się, że tu możemy gromadzić się w promieniach słońca, którym jest Jezus Chrystus, On jest wschodzącym słońcem sprawiedliwości. Ciesząc się tym, że możemy dziękować, uwielbiać Panu Bogu, radować się tym, że mamy Ojca w niebie i że jesteśmy Jego dziećmi, jednocześnie słyszymy dzisiaj, Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Słońce sprawiedliwości, także to, którym jest Jezus Chrystus, który chce, by tak jak Jego promienie tu nas dosięgają, tak samo dosięgnęły tych, którzy są na zewnątrz. Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi. Podobnie, kiedy słyszymy o deszczu, to zaczynamy przypominać sobie i te proroctwa Starego Testamentu z księgi Joela. Radujcie się, synowie Syjonu, bo dał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny i deszcz wiosenny. Przypominamy sobie słowa z Nowego Testamentu, z Dziejów Apostolskich, które mówią o tym, że to proroctwo już się spełniło, spełnia się przepowiednia proroka Joela, bo w tych dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało. I ciesząc się tym, że tu mamy zgromadzonych ludzi, którzy dostąpili, doświadczyli
deszczu jesiennego, wiosennego, wczesnego, późnego deszczu Ducha Świętego, tych, którzy doświadczyli tego, że spełnia się przepowiednia proroka Joela, jednocześnie słyszymy od Pana Jezusa, On zsyła deszcz. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Możemy nawet sobie wyobrazić, modląc się tutaj, krople deszczu Bożej łaski, i możemy wyobrazić sobie, jak w wielu innych miejscach, ba wszędzie ten deszcz pada, tyle, że tak wielu ludzi chodzi z parasolem niewiary, chodzi z parasolem przywiązania do tego, co złe i co niesprawiedliwe. Parasolem właśnie owej chrystofobii czy ewangeliofobii, ale Jego deszcz jest zsyłany. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To właśnie miał na myśli Pan Jezus, kiedy mówił o Bożej łasce, która chce dosięgnąć wszystkich. To właśnie miał na myśli, kiedy mówił, bądźcie doskonali. Tak? Doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Ojciec niebieski jest doskonały, bo przysłał swojego Syna do sprawiedliwych też, ale do celników i grzeszników. Stajemy się bardziej podobni jako Kościół do doskonałości Ojca Niebieskiego, jeśli wchodzimy w tę właśnie logikę. Widząc promień słońca, który oświeca nas i rozgrzewa nasze serce, od razu myślimy sobie, ilu jest mieszkających w mroku i cieniu śmierci, doświadczając kropli deszczu jesiennego, wiosennego deszczu Ducha Świętego, od razu myślimy, ilu jest tych, którzy gdzieś pod parasolami niewiary jeszcze tego nie doświadczają. To jest wchodzenie w logikę doskonałości Bożej. Myślenia o tych, którzy jeszcze nie mają, ale mogą mieć. Mogą mieć. To jest logika świętego Pawła, który mówił, pierwszy list do Tymoteusza, dzięki składam temu, który mnie przyoblekł mocą, doświadczał promieni słońca, doświadczał kropli deszczu Ducha Świętego, to jest moc. Dzięki składam temu, który mnie przyoblekł mocą, bo uznał za godnego wiary mnie, ongiś bluźnierce, prześladowce i oszczerce. Kiedy widzimy, słyszymy bluźnierców, prześladowców, oszczerców, co budzi się w naszym sercu? Pragnienie, tak jak u świętego Pawła, żeby i to rychło wielu z nich mogło zostać przyobleczonymi mocą, żeby Pan Jezus Chrystus uznał ich za godnych wiary. To znaczą słowa. Europa może być zbawiona, Europe shall be saved. Myślę, że w Polsce mamy bardzo szczególny wzór świętego, który tą właśnie logiką przez całe życie przeszedł i prawdę mówiąc, z tą właśnie logiką opuścił też tą ziemię, kiedy odchodził do domu ojca. Mam na myśli świętego ojca Maksymiliana Kolbe. Ojciec Maksymilian Kolbe w 1917 roku, czyli już ponad 100 lat temu, był w Rzymie i tam młody student franciszkański na własne oczy zobaczył, co to znaczy budząca się, rosnąca w siłę w Europie mentalność antychrześcijańska. Zobaczył, co to może znaczyć spotkać się z tymi, którzy są po prostu wrogami Kościoła, kropka. Nie życzą sobie, nie chcą. Chcą z tym skończyć. I ułożył wtedy modlitwę, kiedy się spotkał z wrogością, nawet z nienawiścią, no tak było. Co się w jego sercu obudziło? Ułożył piękną modlitwę, którą potem odmawiało miliony ludzi. Założył Rycerstwo Niepokalane, czyli ruch, do którego należało miliony ludzi. I modlitwa brzmiała tak. O Maryjo,
bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, pięknie, my, którzy tu jesteśmy, my, którzy się do Ciebie uciekamy, oczywiście, potrzebujemy takiego wstawiennictwa, ale też za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie, co tam robią masoni w tej modlitwie, no bo to ich właśnie widział ojciec Kolbe, kiedy tą wrogość okazywali. Co się obudziło w jego sercu? Mario, módl się za tymi masonami. Po co? Aby stali się jednymi z nas. Zupełnie inna logika. Nie walka przeciw ludziom, ale walka o ludzi. Nie toczymy walki przeciw ciału i krwi, czyli przeciw ludziom, ale przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich, toczymy walkę o ludzi, zwłaszcza wtedy za masonami i poleconymi Tobie. Dziś pewnie trzeba powiedzieć zwłaszcza za, no tu możemy wstawić, tych wszystkich, których widzimy, zauważamy jako szczególnie wrogich. Pewne zdanie, które wypowiedział kiedyś święty Paweł, wydaje mi się, że odda najlepiej to, co chce przekazać. Święty Paweł przy końcu Dziejów Apostolskich znajduje się przed sądem. I to jest sąd, no oczywiście, jak to sąd, nieprzyjazny mu. To jest sąd, który ma władzę skazania go na śmierć. Tak się to zresztą w kolejnych etapach procesu skończy. Stoi przed sądem, jest oskarżyciel. Oskarżają go o przestępstwo, może skończyć się wyrokiem. I święty Paweł mówi tak. Dałby Bóg, aby prędzej lub później nie tylko ty, który tu reprezentujesz władzę wrogą, nieprzyjazną, niechętną, nie tylko ty, ale też wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem. Zaproszenie więźnia wobec oskarżycieli sądu. O, dałby Bóg, żebyście wy też stali się takimi jak ja. Nie miał na myśli tego, byście się stali więźniami. To nie był jakiś odruch zemsty. Dodał, z wyjątkiem tych więzów, z wyjątkiem, abyście się stali takimi jak ja, czyli wyznawcami Jezusa Chrystusa. Aby się stali takimi jak ja. Pewnie różne przejawy wrogości, niechęci mogą narastać, to jest możliwe. Dlatego tym ważniejsze, żeby w nas narastało. Narastało także wspomnienie tych słów Pana Jezusa. Będziecie się stawali synami Ojca Niebieskiego, jeśli będziecie modlili się za nieprzyjaciół i modlili się za tych, którzy was prześladują, bo w ten sposób będziecie naśladowali Ojca, który chce, aby ci, którzy dziś są niechętni, kiedyś stali się chętni, możliwie szybko. Aby ci, którzy dzisiaj są nastawieni wrogo, kiedyś stali się nastawieni przyjacielsko. Ba, by, zacytujemy świętego Pawła, by stali się takimi jak my, w miarę szybko, abyście się stawali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych.